Szykują się zmiany w LKS-ie szawer leszno. W czwartek 29 grudnia klub podpisze kontrakt z Marcinem Szymańskim, który w poprzednim sezonie zdobywał punkty dla drużyny z Częstochowy. Leszczyński klub zapowiada także współpracę z Unią Leszno. Jak czytamy na profilu na Facebooku, chcą wspólnie zająć się szkoleniem dzieci i młodzieży. Póki co strony są na etapie rozmów i planowania, a ma to być coś, czego w lesznie jeszcze nie było.